Witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale recenzja magazynu LEGO Ninjago Legacy. Jest to już numer drugi na 2019 z mini figurką Senseu, paczką kart oraz limitowaną kartą Jet Jack. Ja jestem Leszek Kamila i zapraszam was do oglądania. Na początek standardowo otworzymy sobie sam magazyn i zobaczymy co jest w środku. Folijkę odkładam na bok, mamy paczkę kart. Limitowaną kartę Jet Jack, która jest przylepiona do magazynu za pomocą takiego lekkiego kleju. Tak się ona prezentuje. Oraz samą minifigurkę mistrza. Tak więc najpierw obejrzymy sobie sam magazyn. Tak prezentuje się sama gazetka. Na górze mamy złoty napis, wydanie specjalne na takim fajnym złotym tle. Mamy, co to znajdziemy w środku. Mamy naszą minifigurkę. Mamy klasztor z Pinjitsu, komiks, dwa plakaty oraz kartę Jet Jack. Mamy również na tyle Jaya. Mamy również Lloyda. Na takim dużym plakacie, który możemy składać w jedno. Tutaj zaczyna nam się komiks. Reklama magazynu LEGO City, który ostatnio wam recenzowałem. Dalsza część dosyć długiego komiksu. Zapomniałam wspomnieć, że ten magazyn jest troszeczkę wyższy, aniżeli te magazyny normalne, co wychodzą co miesiąc. Dalsza część komiksu, dwa plakaty. Pierwszy to Jay, mistrz błyskawic, a drugi Overlord oraz dwóch kamiennych wojowników. Mamy reklamę magazynu LEGO Ninjago, tego co wychodzi już co miesiąc. No i on jest w sprzedaży od 9 lipca, tak więc czekamy. Mamy również jakieś zadania. Wszystko o Sensei Wu. Mamy również, kto był jego pierwszym uczniem, kto stał się zielonym ninją. Mamy jakiś labirynt, klasztor z Pinjitsu, cały opis. Mamy jakieś różnice, nowy konkurs. I co będzie w kolejnym magazynie? Będzie to Kai kontra Wyplasz. Porachuję ci wszystkie kości, ha, twój dowcip jest suchy jak kościotrup. Aha. No i te niesamowite dwie minifigurki pojawią się od 10 września. Co my tu jeszcze mamy? O, LEGO Jurassic World, numer pierwszy od 16 lipca. LEGO City, ten co już jest w sprzedaży. Oraz ponownie LEGO Ninjago, numer 7. Nie przegap nowych komiksów, tak mówi nam Sensei Wu. No i tutaj widzimy go jeszcze na plakacie. I dalej mamy, jak połączą się te wszystkie plakaty z wszystkich czterech wydań specjalnych LEGO Ninjago Legacy. Tak więc przejdźmy sobie teraz do samej figurki. No i tak prezentuje się gotowa, złożona minifigurka mistrza Wu. Mam tutaj wszystkie złote symbole, które kroją go przed złem. Ma on je na czarnym kimono. Z tyłu mamy złotego smoka, szare pasy, białe rękawy. Sensei Wu został wyposażony w złotą laskę. Również w ciekawy beżowy kapelusik. Mamy również jedną twarzyczkę, która prezentuje się następująco. Jest to taki haniebny uśmieszek. Oraz mamy fajną brodę, która zawsze nam towarzyszy w przypadku tego mistrza. Był on zapakowany w bardzo fajnym foliowym opakowanku, więc teraz zajmiemy się jeszcze kartami dołączonymi do tego magazynu. Do magazynu była dołączona karta specjalna, którą możemy znaleźć tylko w tej gazetce, a jest to mega zły Jet Jack. Tło jest takie fajne, takie smocze. Dość fajna karta, można było ją otrzymać tylko w tej gazetce. Z tyłu mamy LEGO Ninjago Trading Card Game. No i otwórzmy sobie jeszcze boosterek z kartami. Jakie karty się nam tutaj trafią? O, mamy smok lodu. Dalej skalny oddech. Kol smoczy mistrz. Bohaterski samuraj X. Oraz wściekły Scales. Fajnie, fajnie. Mamy również zasady gry. Tak więc teraz przejdźmy sobie do podsumowania.
Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Wpadajcie już na mojego Facebooka pod nazwą Lego Świat Kamila. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!